Mili Państwo, przyjemnie powitać Państwa od rana w Dniu Świętego Józefa, patrona stolarzy, a tym samym mieszkańców podpoznańskiego Swarzędza, którym niech się pali w rękach robota, aż wióry polecą. Wśród słynnych Józefów mamy nie tylko owego biblijnego cieśle z Nazaretu, ale i cały wianuszek artystów, że przypomnę Giuseppe. Peverdiego, boskiego kompozytora, Józefa Hajdna, kompozytora austriackiego, o naszym gigancie literatury Józefie Ignacym Kraszewskim nie wspominając. W każdym razie w świętego Józefa, kiedy nastaje ten delikatny moment przełamania się zimy i wiosny, aktualności nabierają liczne przysłowia jako to. Święty Józef pogodny będzie roczek wodny. Przyjedzie święty Józef z pomocą, porówna dzień z nocą. Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie. Czy Państwo widzieli już w tym roku boczki? A może słyszeli Państwo klangor żurawi? To pewniejsza zapowiedź wiosny niż komunikaty o pogodzie z internetu. Z historii, tym razem z historii filmu, przypomnijmy, że 19 marca 1984 roku, a więc w czasach Jaruzel. Kiedy w polskim kinie nie działo się nic albo niewiele, na ekrany wchodziła bezpieczna dla władzy komedia retro pod tytułem Lata 20, Lata 30. W filmie refrenem powracała piosenka do tekstu ówczesnego felietonisty tygodnika polityka Ryszarda Marka Grońskiego, która to piosenka głosiła, iż lata 20, lata 30 kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów, poezji ją skrytą wśród zwykłych słów no i pięknie z tym, że lata dwudzieste i trzydzieste to nie tylko rauty i bale, spacery po łazienkach i miłosne wierszyki Tuwima, to także powszechna bieda, polityczny chaos, analfabetyzm, ale takie rzeczy nie bardzo nadają się do kina, a już nie na pewno do kina, w którym śpiewa ordonka i piętrzą się schody z zalotnie roznegliżowanymi tancerkami. Skoro jesteśmy w kinie, to przespacerujmy się kawałeczek dalej bo oto 19 marca w 1953 roku w Los Angeles odbyła się 25. ceremonia wręczenia Oscarów, w ramach której za najlepszy film uznano western pod tytułem W Samo Południe. W nim dzielny szeryf ścigany jest przez bandę opryszków przy całkowitej obojętności mieszkańców miasteczka, których do tej pory chronił. Oni mają dla niego jedną radę, żeby po prostu uciekał. Na co szeryf odpowiada – jeżeli teraz zacznę uciekać, będę uciekał przez całe życie. Po czym staje do walki z bandą i wygrywa. Uwielbiam to powiedzonko i często je stosuję. Sam, gdyż ona podsuwa kuszący deser, odpowiadam: jeżeli teraz zacznę jeść słodycze, będę je jadł przez całe życie. Wyciągam więc konsekwencje i jeżeli teraz nie zaprzestanę państwa zanudzać tymi dygresjami, to będę tak ględził przez całe życie. Wsiadam więc co prędzej na koń wraz z szeryfem z rzusz w samopołudnie i oddalam się ku wschodzącemu słońcu. Wiesław Kotr.